Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych KL-a. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat hibiskusa, jak o niego dbać, jak o niego pielęgnować. Otóż, jeśli chodzi ogólnie o hibiskusa, trzeba go po prostu codziennie zraszać wodą, miękką wodą. Miękką wodą trzeba go po prostu zraszać, żeby po prostu wilgotność powietrza była taka jak w normie po prostu. Wilgotność powietrza, żeby była po prostu w normie, żeby ona była dosyć wilgotna i po prostu trzeba po prostu zraszać. Potem jakoś tak w okresie mniej więcej bodajże od kwietnia do sierpnia czy do września możemy nawozić raz na dwa tygodnie właśnie nawozem takim do kwitnących kwiatów właśnie takim nawozem możemy raz na dwa tygodnie właśnie tego oto hibiskusa, bo tu oczywiście jak widzicie mam zrobione zdjęcie, ale nie chciałem oczywiście tu kręcić po prostu materiału szybkiego, bo tam praktycznie po prostu nie miałem czasu, chciałem tak na szybko materiał nagrać. No i praktycznie tak jak mówiłem, raz na dwa tygodnie, powiedzmy do końca sierpnia nawozimy, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, może połowa marca jeszcze, to praktycznie nie nawozimy, zaprzestajemy nawożenia i po prostu dalej nam jakoś. Pamiętając też, że trzeba po prostu codziennie te liście, wszystko zraszać praktycznie codziennie, ze względu na to, że są takie upały teraz. No dziś mamy jakoś tak, nie wiem ile, 25, może 25 stopni, coś takiego, bo dokładnie nie wiem ile dokładnie jest stopni, ale około 25 stopni na pewno jest, bo jest bardzo parno, ciepło jest i w ogóle w takich oczywiście upałach to trzeba praktycznie codziennie zraszać właśnie, żeby ta wilgotność powietrza była w miarę oczywiście dobra na tym hibiskusie, bo to jest oczywiście hibiskus, ale na to się też mówi róża chińska, dlatego w tytule będzie oczywiście hibiskus, jak pielęgnować hibiskuska, jak pielęgnować hibiskusa, dlatego żebyście po prostu się skupili na tym, żeby jakoś tam praktycznie o niego w miarę możliwości dbać. Oczywiście mam nadzieję, że wam oczywiście pomogłem w tym oczywiście materiale ogrodniczym. Także ja oczywiście zachęcam do subskrybowania oczywiście kanału Porady Ogrodnicze KL oczywiście na YouTube. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał ogrodniczy wam się spodobał. Także oczywiście dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia jutro już w kolejnych oczywiście poradach ogrodniczych KL-a. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia do kolejnych materiałów.